Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie z cyklu WarNews.pl i Zła Ambasada. Dziś naszym gościem doktor nauk o bezpieczeństwie Dariusz Materniak, portal polsko-ukraiński, redaktor naczelny PolUkr.net. Witam serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry, witam. Panie doktorze, dzisiaj porozmawiamy o dość kontrowersyjnej postaci, mianowicie o Stepanie Banderze. Wczoraj na Ukrainie obchodzone były urodziny guru ukraińskich nacjonalistów. Niewątpliwie nie były to jakieś wydarzenia dość duże, media za bardzo się nad tym nie rozpisywały, jednak dużą część opinii społecznej zbulwersował wpis Rady Najwyższej Ukrainy ze zdjęciem generała Załużnego w tle ze Stepanem Banderą. Dzisiaj chyba na to wydarzenie zareagował premier Morawiecki, twierdząc, że w najbliższej rozmowie z premierem Ukrainy poruszy kwestię gloryfikowania tego człowieka na Ukrainie. Jak to naprawdę wygląda dzisiaj na Ukrainie? Czy Stepan Bandera jest wyłącznie symbolem walki o niepodległość i postaw antysowieckich? Co ciekawe, wydaje mi się, że tutaj warto też na samym początku nadmienić to, że ten wpis wczorajszy, on już dążył zniknąć podobno z Twittera, bo to chyba na Twitterze się pojawiło, o ile dobrze pamiętam, Rady Najwyższej Ukrainy. Jak sądzę, w akcji właśnie na tą negatywną reakcję ze strony polskiej, bo faktycznie od wczoraj to było widać, też to zauważyłem, że się przetoczyła się trochę burza taka przez ten polski segment Twittera na tym tle, co nie dziwi i faktycznie, znaczy nie dziwi to może w Polsce, bo trzeba pamiętać, że po stronie ukraińskiej na Ukrainie ten percepcja od tego tematu, tej postaci przede wszystkim jest zupełnie inna, skrajnie odmienna niż w Polsce. I faktycznie tak, w takiej, można powiedzieć, powszechnej, społecznej świadomości Ukraińców, faktycznie Stepan Bandera jest takim symbolem walki zdecydowanie antysowieckim, czy nawet nie antysowieckim, a już w tej chwili antyrosyjskim. Jest jako taki uważany właśnie za postać, która chyba była jedną z najbardziej bezkompromisowych, jeśli chodzi o to zaangażowanie, o tą aktywność związaną z walką ze Związkiem Radzieckim. Co trzeba powiedzieć, jeżeli chcemy już w tym momencie mówić trochę bardziej o faktach, a mniej o takim obiektywnym, społecznym odbiorze, no co niekoniecznie ma według mnie pokrycie w faktach, biografii Stepana Bandery, który oczywiście te wątki, jak najbardziej tak, one się tam pojawiają, też nie bez przyczyny on taką, a nie inną pozycję zajmuje w ukraińskiej historii, natomiast według mnie, to też jest oczywiście moja subiektywna opinia, udałoby się znaleźć pewnie jakieś inne osoby, inne postaci tutaj w ukraińskiej historii, które te zasługi które były bardziej aktywne, że te zasługi miały jakoś tam, powiedzmy sobie, większe. Natomiast skąd się to może wzięło, bo to też przy okazji te ostatnich kilku rozmów gdzieś tam na Twitterze też mi to wynikło w jakiejś dyskusji, skąd się to tak naprawdę wzięło. Skąd w ogóle, dlaczego został Stepan Bandera uznany za, i to w takiej skali, za kogoś takiego. Faktycznie do mniej więcej 2014 roku, czyli do momentu aneksji Krymu i początku wojny na Donbasie, ta postać była dość marginalna. Nie była tak naprawdę w jakiejś tej szerokiej społecznej świadomości jakoś bardzo mocno kojarzona przez większość Ukraińców. Nawet mimo tego wszystkiego, co działo się od momentu uznania Stepana Bandery za bohatera narodowego Ukrainy, co zrobił jeszcze ze swojej prezydentury pod jej koniec w 2009 roku bodajże Wiktor Juszczenko i cała kwestia sporu później o ten status i ostatecznie odebrania go Banderze przez sąd w Doniecku. Mimo tego wszystkiego to była postać, którą nie wszyscy kojarzyli, a jeszcze mniej pewnie osób, oczywiście poza mniejszą środowisk prawicowych, nacjonalistycznych, którą nie wszyscy byli w stanie nawet na samej Ukrainie skojarzyć.
To się zmieniło bardzo mocno w 2014 roku, dlatego że w momencie, gdy doszło do aneksji Krymu i gdy zaczęły się najpierw rozruchy, potem walki na Donbasie, w Doniecku, Ługańsku, w wielu innych miastach Donbasu, te wszystkie działania inspirowane były przez Federację Rosyjską. Rosyjska propaganda wykorzystała postać Stepana Bandery i organizacje takie jak Ukraińska Powstańcza Armia czy Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów do tego, aby stworzyć z nich coś w rodzaju takiego straszaka na, po pierwsze na mieszkańców, tą prorosyjską część mieszkańców Donbasu, po drugie na swoje własne społeczeństwo. I to zadziałało przede wszystkim w samej Rosji lawiną różnego rodzaju informacji, które przedstawiały tą właśnie mitologiczną w 2014 roku i później huntę z Kijowa, która się tytułuje właśnie następcami Stepana Bandery i tak dalej. W ten sposób straszono i Ukraińców, i samych Rosjan. I to świetnie zadziałało, ale też trochę inaczej chyba niż to wymyślono. To znaczy znaleźli się ludzie oczywiście, którzy się tego bali i na wschodzie Ukrainy, i w samej Rosji, zwłaszcza w Rosji. Natomiast z drugiej strony sami Ukraińcy zaczęli się tą postacią bardziej interesować i chcąc, nie chcąc, stała się ona swego rodzaju właśnie takim symbolem oporu przeciwko tym działaniom, które Rosja prowadziła w 2014 roku i później. Panie doktorze, badania opinii publicznej na Ukrainie pokazują, że stosunek Ukraińców do Bandery z roku na rok się zwiększa. Od 44 teraz najnowsze badania wskazują, że 77% Ukraińców pozytywnie ocenia postać Bandery. Jak to ma wyglądać z perspektywy polskiej? Czy te kontrowersje, o których pan mówił, czyli sam udział Stefana Bandery w odpowiedzialności za rzeź wołyńską, to jest jedna sprawa, ale czy z drugiej strony Stefan Bandera też nie reklamuje innych ludzi, którzy już bezwątpliwie w rzezi wołyńskiej uczestniczyli, bo z jednej strony chyba najbardziej opinię publiczną w Polsce oburza fakty, które dzieją się tak naprawdę teraz, bo w części choćby wyzwalanych przez Ukraińców miejscowości nazwy ulic zmieniane są choćby na postać Szuchewicza. Czy rzeczywiście Ukraińcy wiedzą, za co te osoby odpowiadają i dlaczego rząd na Ukrainie tak bardzo forsuje te postacie, a z drugiej strony wygląda na to, jakby nie chciał zamknąć tej historii, bo chyba zarówno Polakom, jak i Ukraińcom zamknięcie i wyjaśnienie sprawy Wołynia Ukraińskiej Powstańczej Armii wyszłoby po prostu na dobre. No zdecydowanie by nam to wyszło na dobre i faktycznie dobrze byłoby to wreszcie zrobić, tylko tutaj jest co najmniej kilka problemów, głównie dwa. To znaczy po pierwsze w tej chwili ukraińskie władze, ukraiński rząd ma po prostu troszkę inne problemy na głowie, bo toczy się wojna. To jest pierwsza sprawa. Oczywiście tutaj wielokrotnie się podnosi kwestię tego, że nigdy nie ma dobrego momentu na takie dyskusje i faktycznie ja rozumiem te wątpliwości, bo rzeczywiście kiedyś trzeba o tym rozmawiać. Chociaż faktycznie ten moment obecny, on jest rzeczywiście jednym z gorszych rzeczy na liście tych, w których można byłoby to robić. Natomiast druga kwestia jest taka, że wiedza w ukraińskim społeczeństwie na temat tego, co dotyczy tej z naszego punktu widzenia oczywistej, negatywnej roli, jaką odegrał Stepan Bandera, czy Ukraińska Powstańcza Armia, czy wiele innych postaci wywodzących się z organizacji ukraińskich nacjonalistów, jakie odegrały w historii tej relacji polsko-ukraińskich, ta wiedza w ukraińskim społeczeństwie ona jest praktycznie zerowa. Praktycznie rzecz biorąc, jeżeli nie liczyć grupy osób jakoś zaangażowanych w badania historyczne, historyków, czy osób się tym w jakiś sposób pasjonujących, interesujących się, no to praktycznie nie ma nikogo, kto byłby w stanie w sposób sensowny wskazać rolę, odpowiedzialność tych właśnie ludzi za jakiekolwiek zbrodnie popełnione przez nich i przez te organizacje
w czasie II wojny światowej i po niej na Polakach czy na przedstawicielach innych narodowości, które wówczas zamieszkiwały na obszarze, na którym działała Łukańska Powstańcza Armia. I to jest największy problem, dlatego że nie ma, nie bardzo możemy, nie bardzo jest jak o tym rozmawiać, bo każda taka, takie dyskusje często są po prostu niejako trochę traktowane z pewnym niedowierzaniem, z tym, że bardzo często też te działania, jeżeli już nawet pada w jakiejś dyskusji, to padają takie argumenty, że ci ludzie w tym miejscu konkretnie popełnili jakieś zbrodnie, im podaje się nieraz jakieś konkretne dane, czy konkretne miejscowości, konkretne źródła historyczne nawet. Często zrzucają to dyskutanci ze strony ukraińskiej po prostu na kar rosyjskiej propagandy, że jest to nieprawda, że jest to rosyjska propaganda, że to się nie wydarzyło i tak dalej, i tak dalej. Więc rozmawianie o tym jest właśnie o tyle trudne, że wiele osób nie ma o tym pojęcia, a z drugiej strony też wiele faktów jest nadal nieznanych, wiele źródeł historycznych jest jeszcze niezbadanych, chociaż oczywiście jakąś ogólną wiedzę już mamy, ogólny obraz tego już mamy i wiele z tych wydarzeń, o których mówimy, wiele z tych zbrodni zostało już opisanych. I to oczywiście jest dobry punkt wyjścia do dyskusji, chociaż o wiele łatwiej się je prowadzi na poziomie specjalistów, ekspertów, dziennikarzy, a o wiele trudniej jest z tą dyskusją, z tymi nawet już dziś znanymi faktami, trudniej jest z nimi wyjść do jakiejś, powiedzmy sobie, szerszej opinii publicznej. Zainteresowanie tym, no, co tu dużo mówić, trochę podobnie jak w Polsce czasami jest dość marginalne. I też wymaga to, obawiam się, jeszcze wielu lat, jeśli nie dziesięcioleci, po prostu edukacji i przekonywania do tego, że jednak warto się tymi faktami zająć i warto te kwestie, które są szkolne, wyjaśnić. Panie doktorze, to ja w takim razie zapytam jeszcze o jedną kwestię, która mnie osobiście nurtuje jako osobę, która się tą tematyką interesuje. Czy nie jest przypadkiem też tak, że władze ukraińskie nie mogą sobie dzisiaj pozwolić, powiedzmy, na takie całkowite zniknięcie bandery z przestrzeni publicznej, bo z jednej strony mamy żołnierzy z tych środowisk ultranacjonalistycznych pokroju prawego sektora, czy Azowa, które jednak odnoszą się w dużej mierze do ukraińskiej powstańczej armii i dzisiaj skreślanie, powiedzmy, nawet w ramach tych dobrych relacji z Polską, jakie teraz są, nie byłoby po prostu na rękę pod tym względem, a z drugiej strony ja sam osobiście nie rozumiem, że wiadomo i zgodzę się z pana tezą, że wyciąganie tych wszystkich kwestii w dobie, gdy Ukraińcy mierzą się z Rosjanami i trwa zaciekły konflikt, o co im to? Ten wpis Rady Najwyższej przed nas wspomniany, zmiany ulic, no to nie wychodzi przecież ta debata ze strony polskiej, tylko z jednej strony jest chyba wywołana przez Ukraińców. No pamiętamy niedawno przecież zamieszanie wokół ambasadora w Niemczech, osoby, która potem została ściągnięta do Kijowa i dostała tekę ministra. Skąd to wynika? Czy zgodzi się pan z tą tezą, że jednak część środowisk jest uzależniona właśnie od tego kultu i nie mogą sobie teraz na to pozwolić, żeby Bandera zniknął z przestrzeni publicznej? To znaczy tak, faktycznie jest, w zasadzie jest jedno środowisko, w tej chwili mówimy, mam na myśli, jest takie aktywne w tej chwili środowiska polityczne, które bardzo mocno się do Bandery czy do kwestii ukraińskiej powstańczej armii się odwołują. To jest środowisko związane z Partią Swoboda, która co prawda wypadła z parlamentu w 2014 roku i w 2019 w kolejnych wyborach nie uzyskała mandatu w Radzie Najwyższej Ukrainy. Natomiast ona jest na poziomie regionalnym, lokalnym, głównie w zachodniej Ukrainie, tak naprawdę w trzech obwodach, lwowskim, tarnopolskim i iwano-frankiwskim, faktycznie jest nadal aktywna. W zasadzie to jest jedyne chyba w tym momencie środowisko polityczne, które się bardzo mocno odwołuje do tych kwestii. Prawy sektor faktycznie jako odrębna formacja nie funkcjonuje już od dobrych kilku lat, od 2015-16 roku, w zasadzie nie istnieje. Oczywiście jest formacja pod tą nazwą, licząca chyba w tym momencie około 200-300 osób, raczej chyba nie więcej. Z kolei środowisko pułku Azow, czy Korpusu Narodowego,
korpusu cywilnego, w tym momencie nie pamiętam, czy nazywa się Korpus Narodowy, już mi w tej chwili to wypadło z głowy. W pewnym stopniu tak odwołuje się do ukraińskiej powstańczej armii, w niewielkim stopniu do postaci Stepana Bandery, jako że wywodzi się ów ruch z miejsc, na sama nazwa zresztą wskazuje, ruch azowski z obszaru nad Morzem Mazowskim, gdzie postać Bandery jest praktycznie nieznana i ukraińska powstańcza armia tam w zasadzie nie funkcjonowała w okresie swojej aktywności, więc też i siłą rzeczy ciężko by się było do tego odwoływać. Oczywiście te tradycje dotyczące ukraińskiej powstańczej armii, one z czasem, zwłaszcza po 2014 roku na fali oporu przeciwko rosyjskiej agresji od aneksji Krymu i Donbasu i później do 24 lutego i później także, oczywiście one się stały do pewnego stopnia częścią jakby wspólnej tożsamości ukraińskiej. Już tym, to wyszło daleko poza partie polityczne czy poza środowiska skrajnie prawicowe, które początkowo w zasadzie były jedynymi nośnikami tego typu aktywności. Więc faktycznie to jest o tyle problem, że gdyby rzecz, jakby bardziej z naszego punktu widzenia, ale też oczywiście z punktu widzenia ukraińskich władz. W tym momencie jakby odgórna próba, według mnie, tak by to mogło wyglądać, gdyby w tym momencie nastąpiła jakaś odgórna próba zanegowania tych elementów ukraińskiej historii, czyli faktycznie w jakiejś części ukraińskiej tożsamości, pamiętajmy cały czas kojarzonej w tym momencie jako antyrosyjska, a nie antypolska dla większości odbiorców. Próba zanegowania tego odgórnie no, spotkałaby się pewnie z jakąś formą oporu ze strony po prostu społeczeństwa, co w warunkach toczącej się wojny oczywiście nie byłoby niczym dobrym, więc raczej w tą stronę nie sądzę, żeby była możliwość pójścia ze strony ukraińskiej właśnie w tego rodzaju działania. To, co moim zdaniem należy robić w tym momencie z naszej perspektywy polskiej, to na pewno zwracać uwagę na to, że te postaci, te organizacje poza tą stroną, o której mówią ukraińskie władze, czyli poza tą antyrosyjskim elementem, miały w swojej historii także te wątki związane ze zbrodniami popełnionymi w czasie II wojny światowej na Polakach, czy też na przedstawicielach innych narodowości. Oczywiście może w tej chwili moment nie jest najlepszy, ale też i niekoniecznie trzeba po prostu ten temat od razu zamykać. Być może jego gdzieś trzeba odłożyć na półkę, powiedzmy za miesiąc, dwa, trzy, czy na odpowiednie fora, które będą, czy funkcjonują, czy będą mogły funkcjonować w momencie, kiedy sytuacja się trochę uspokoi. Jest takie forum, było całkiem nieźle funkcjonujące do 2020 roku, mniej więcej Polsko-Ukraińskie Forum Historyków. Tam te kwestie omawiano między przedstawicielami Instytutów Pamięci Narodowej z obu krajów. I wiele z tego co wiem, wiele się udało tam zrobić i te prace, które tam są prowadzone, moim zdaniem dają największą nadzieję na to, że te kwestie, które są sporne, uda się wyjaśnić i że będzie można na tej podstawie jakiś komunikat sformułować po prostu do przedstawicieli społeczeństw obu krajów. Osobne jest pytanie, na ile to będzie miało wpływ na debatę publiczną, czy to w Polsce, czy w Ukrainie, na ile po prostu te postawy się zmienią. No bo to tak jak już mówiłem wcześniej, zmiana takich trochę no, mitologicznych nieraz powiedzmy sobie obrazów takich postaci jak Stepan Bandera, czy takich organizacji jak Ukraińska Powstańcza Armia, no to jest, to wymaga po prostu czasu, to wymaga lat czasami nawet więcej. Natomiast warto zawsze korzystać z każdej okazji, żeby o tym rozmawiać, żeby przedstawiać
ten punkt widzenia, który my mamy i z pewnością to z czasem przynosi efekty, przynosi też inne spojrzenie po drugiej stronie granicy na te kwestie, które są dla nas bolesne, a które należy, jak już stwierdziliśmy, wyjaśnić, żeby nie były one problematyczne w naszych aktualnych relacjach. Panie doktorze, to na koniec w takim razie zgodzę się z panem w 100%, że kwestia Wołynia i dyskusji historyków z obu krajów, jest ta kwestia jest konieczna, żeby w końcu ranę, która nadal jednak krwawi między naszymi narodami, czyli kwestię rzezi wołyńskiej, zamknąć. Panie doktorze, no wojna może trwać zapewne jeszcze bardzo długo. No ta dyskusja musi jednak nastąpić, a jednak obserwujemy na Ukrainie, że postacie właśnie czy Bandery, czy Szuchewicza bardziej wchodzą już do popkultury. Tu te osoby, zresztą pokazały to wczoraj ukraińskie media, czyli grafiki, koszulki ze Stepanem Banderą, z Szuchewiczem, młodzi ludzie odnoszący się bezpośrednio mówiący o ojcu narodu Szuchewiczu. No miejmy nadzieję jednak, że ta dyskusja na temat Wołynia nastąpi. Czy my możemy mówić o tym, że te kwestie mogą być w najbliższym czasie jednak wznowione, to Forum Historyków będzie pracować, czy jednak okres wojny nadal będzie tę kwestię blokował? Czy pan już ma jakieś informacje na ten temat, czy jakieś rozmowy są prowadzone między krajami? No bo ten jednak dzisiejsza wypowiedź premiera Morawieckiego wskazuje, że no naszej zgody na gloryfikowanie tych osób na Ukrainie nie ma. Czy są prowadzone jakieś rozmowy? Pewnie tak. Ja osobiście tego nie wiem na pewno, natomiast kontakty zakładam, że są. Zakładam, że kontakty między historykami są takie bieżące, no bo są możliwości w tym momencie kontaktu chociażby drogą elektroniczną. Wiem też, że niektórzy przedstawiciele polskich środowisk, czy to historyków, czy eksperckich, czy dziennikarze oczywiście wyjeżdżają na Ukrainę. Zresztą sam jestem w tym gronie, więc też mogę tutaj mówić za siebie, chociaż ja akurat się tymi tematami historycznymi mniej zajmuję zdecydowanie niż osoby, które profesjonalnie mają odpowiednie wykształcenie i pracują w odpowiednich instytucjach. Natomiast jeśli chodzi o pracę, to takie bezpośrednie tego forum, to tutaj może to być troszkę problematyczne o tyle, że z jednej strony pewnie nie wszyscy i nie każdy będą z Polski będą mogli teraz pojechać na Ukrainę, bo te spotkania się odbywały cyklicznie, raz w Polsce, raz na Ukrainie. Nie każdy pewnie z Polski będzie w stanie w tej chwili pojechać na takie spotkanie, na przykład do Kijowa. Zresztą warunki też są, jakie są wobec tych ataków na infrastrukturę krytyczną chociażby. Z kolei z Ukrainy też z racji zakazu wyjazdu osób w wieku mobilizacyjnym też problematyczne, podejrzewam, byłoby zorganizowanie tego z udziałem bezpośrednim ukraińskich badaczy tutaj, na przykład w Warszawie, więc obawiam się, że jednak, zresztą inaczej jeszcze, wiele osób, w tym kilku moich znajomych, którzy w ukraińskim IPN pracują w tym momencie, już nie są pracownikami IPN, a są po prostu żołnierzami, bo się zgłosili do służby wojskowej i są na wojsku. Więc z pewnością pod tym względem jest to trochę problematyczne w tej chwili takie zorganizowanie, realizowanie takich prac. Natomiast pewnie w jakimś zakresie one są możliwe i pewnie jeśli nie są teraz, to miejmy nadzieję, że będą w najbliższym czasie realizowane. I na pewno tutaj jeszcze raz to podkreślę, że to nasze stanowisko jako kraju, jako przedstawicieli, znaczy mam na myśli nie tylko przedstawicieli władz, co jest oczywiste, ale też przedstawicieli środowisk, które się zajmują kontaktami z Ukrainą, czy społeczeństwa po prostu. Warto na pewno to stanowisko komunikować w sposób stonowany, bez jakiejś agresji, czy bez tego rodzaju jakichś emocjonalnych, powiedzmy sobie, wystąpień. Warto o tym rozmawiać z przedstawicielami strony ukraińskiej, tam gdzie jest to możliwe. No i tą drogą, wydaje mi się, jest to najlepszy sposób, żeby wcześniej czy później dojść do jakiegoś konsensusu, chociaż też trzeba pamiętać, że
Na pewno znaczenie takich postaci czy takich organizacji, ono zawsze będzie inne z punktu widzenia naszego w Polsce, a inne będzie z punktu widzenia Ukraińców. Tutaj jakiś protokół rozbieżności zawsze na pewno będzie, chociaż akurat co do potępienia zbrodni, no tutaj raczej chyba nie mam wątpliwości, że takowe powinno być i już się takie wątki się już się pojawiały w przeszłości i pewnie jeszcze będzie wiele okazji, żeby powiedzieć to wyraźnie, że zbrodnie, które zostały popełnione na ludności cywilnej w czasie II wojny światowej, czy to na Wołyniu, czy gdzieś indziej, że jednoznacznie zasługują na potępienie. Zresztą z drugiej strony też nigdy się nie spotkałem z taką sytuacją, żeby ktokolwiek na Ukrainie, czy to nawet ze środowisk tych skrajnie prawicowych, żeby ktokolwiek stwierdził, że jakby dobrze się stało, tak, że takie rzeczy się wydarzyły. Z takim stanowiskiem się nie spotkałem i mam nadzieję, że nie zdarzy się, że ktokolwiek będzie skłonny coś takiego powiedzieć. Więc na pewno tutaj w tym punkcie sądzę, że tutaj będzie możliwość wypracowania takiego stanowiska, stwierdzenia jednoznacznie, że każda zbrodnia, która została popełniona na cywilach, jest jednoznacznie negatywna. No a w pozostałych kwestiach już jest rzecz do omówienia, do pracy badaczy, historyków, którzy tutaj powinni się tą kwestią zajmować i te fakty, które jeszcze są nieznane, po prostu ustalić. Panie doktorze, w takim razie życzymy zarówno stronie polskiej, jak i ukraińskiej jak najszybszego zagojenia tej rany i budowania wspólnej przyszłości na takim rzetelnym i trwałym fundamencie, bo pomoc niesiona zarówno przez kraj, jak i przez Polaków względem Ukrainy jest ogromna i chyba tą pomocą możemy zbudować sobie wspólną przyszłość, już nie patrząc tak naprawdę w przeszłość. Proszę Państwa, naszym gościem był pan doktor Dariusz Materniak. Panie doktorze, bardzo serdecznie dziękuję. Zachęcam was do subskrybowania kanału i odsyłam na media społecznościowe pana doktora Dariusza Materniaka oraz na portal poruk.net.